to, co zostało ustalone, wnioski, które wypływają z tych seminariów branżowych, one znajdą odzwierciedlenie w zmienianym prawie. To zmieniane prawo, prawo oświatowe, a także inne ustawy przedstawimy na Zawodowym Kongresie Powiatu. To będzie bardzo ważne wydarzenie. Ale my nie tylko chcemy pracodawców w procesie, ale chcemy też aktywnych samorządów, o czym tutaj pani minister wspomniała. Samorządy muszą rozumieć, że kształcenie zawodowe musi odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy lokalnego, regionalnego. Dlatego też Samorządowy Kongres Powiatów jest też, tak jak tutaj było jasno powiedziane, odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców. Ale my też chcemy powiedzieć, że nie można marnować pieniędzy na kształcenie zawodowe. Ponad 9 miliardów co roku idzie z budżetu państwa plus pieniądze strukturalne na kształcenie zawodowe. Dalej, mimo najmniejszego odświeżwiecza bezrobocia, jest duże bezrobocie wśród absolwentów szkół branżowych i technicznych. Musimy to zmienić. Muszą być pracodawcy w kształceniu zawodowym. Te seminaria o tym świadczą, że pracodawcy już są, bo dyskutują na tych seminariach, jak ma wyglądać program szkół zawodowych, jakie mają być zawody i jak ma wyglądać egzaminowanie.